Cześć, witam serdecznie w 24 odcinku mojej polskiej serii płyt winylowych. E, po serii krótkich odcinków, pora przedstawić kolejną dyskografię, e, całą dyskografię. Natomiast e, jeżeli chodzi o zespół, to są to totalni giganci polskiego rock bluesa. Jeżeli rock blues czy blues rock, jak to woli, to oczywiście zespół. Tadeusza Nalepy grupa Breakout i pełna winylowa dyskografia. O debiutanckim albumie Tadeusza Nalepy i innego jego zespołu zespołu Blackout już wspominałem w odcinku bodaj 19. Natomiast 27 lutego 1968 roku zadebiutowała grupa Breakout. Nazwa została wymyślona przez Nestora polskiego rock'n'rolla Franciszka Walickiego i tak jak zgodnie z, z nazwą w tłumaczeniu na język polski oznaczało to wyłamanie się i rzeczywiście kiedy grupa Breakout pojawiła się na polskiej scenie no to złamali wszelkie stereotypy dlatego, że w latach 60-tych no, królował ten Big Beat album Blackout też można nazwać jeszcze płytą Big Beatową, aczkolwiek ten Big Beat już był na takim poziomie bardzo no, powiedzmy zaawansowanym już tam przebąkiwały te bluesowe nutki, które potem stały się no, stylem nie tyle zespołu, ile samego lidera Tadeusza Nalepy. Tadeusz Nalepa, no to przecież postać nie do przecenienia na polskiej scenie muzycznej. Wprowadzili w obrót muzykę całkiem nową i udowodnili to już swoim pierwszym kultowym albumem wydanym w marcu 1969 roku, albumem Na drugim brzegu tęczy. Moi drodzy, Tutaj mamy pierwsze wielkie przeboje zespołu Breakout. tutaj mamy chociażby Poszłabym za Tobą, wspaniały utwór tytułowy, czyli Na drugim brzegu tęczy oraz Gdybyś kochał, hej. Jak na końcówkę lat 60. przystało, te płyty były bardzo specyficzne. Rzadkością jest chociażby, żeby tak zwany polski gatefold trzymał się po prostu, jak to się mówi, w całości. Natomiast płytę wrzucało się, o, tutaj od środka. Natomiast bardzo fajna sprawa, dlatego że w środku tego wydawnictwa, jak otworzymy tego gatefolda, to mamy kilka unikatowych zdjęć bardzo młodziutkiego Tadeusza Nalepy. Tutaj na dole po prawej stronie z saksofonem legendarny Włodzimierz Nahorny. A e, zdjęcia te zostały zrobione e, prawdopodobnie w Holandii, dlatego że e, grupa Breakout wyjechała na tak zwany kontrakt zespołu niebieskoczarni do Holandii. Tak wygląda tył okładki. No i ta płyta po prostu no, jest, jest legendarna. To nie ma tutaj dwóch zdań. E, słucha się tego do dzisiejszego dnia bardzo dobrze. Natomiast te no, świecą szukać podobnych... E, Podobnych zespołów pod koniec lat 60., którzy z takim wykopem potrafili to zagrać. Tadeusz Nalepa miał jak gdyby w swoim zwyczaju, że co płyta to inny skład. I rzeczywiście był muzykiem, który mógł się poszczycić graniem z najlepszymi. W swoich czasach, bo jeżeli mamy już na debiutanckiej płycie legendarnego jazzmena Włodzimierza Nachornego, to dalej już było tylko lepiej. W lutym 1970 roku ukazał się drugi album zespołu Breakout. Album 70A. Jeszcze co, wracając do albumu na drugim brzegu tęczy warto wspomnieć, że cały ten album zaśpiewała mira Kubasińska. 70A, specyficzna płyta, y, któr, y, która y, niektórzy mówili, że ma tak zwany syndrom drugiej płyty. Y, y, wcale nie uważam, y, bo Tadeusz nalepa kiedyś powiedział takie zdanie, że y, właśnie 70 ma. Syndrom drugiej płyty, że ukazała się jak gdyby w niewłaściwym momencie między dwoma legendami czyli na drugim brzegu tęczy i płytą blues. 70A śmiało można postawić koło największych dzieł, nawet powiedziałbym, światowej muzyki rockowej. Tutaj słychać fascynację. Tadeusza Nalepy grupą Led Zeppelin bardzo jest po prostu tutaj taki temat że, że kwestia jest taka, że w utworze Piękno jakby się dobrze wsłuchać to mamy bardzo podobny riff jak w utworze Dazed and Confused grupy Led Zeppelin z ich debiutanckiego albumu 70A już płyta wokalnie podzielona pół na pół. Cztery utwory zaśpiewała Mira, cztery Tadeusz. Natomiast jest to w dalszym ciągu e, piękne e, rozwinięcie stylu. No i pojawia się tutaj wspaniały e, muzyk, który grał praktycznie ze wszystkimi e, na polskiej scenie muzycznej. Józef Skrzek, który najbardziej jest skojarzony oczywiście z grupą SBB, ale występował również z Czesławem Niemenem, czy właśnie. Breakoutami W środku Również Bardzo efektowne Zdjęcie Zespołu Już pokażę Tylko tutaj muszę się uporać z tym Bo tą okładkę Utrzymać w dobrym stanie to jest sztuka Proszę bardzo Od lewej mamy Józefa Skrzeka i cały skład po prawej Mira, a w serduszku na dole Włodzimierz Nachorny. Genialna płyta, genialna płyta, która szkoda, że w tych rankingach takich podsumowujących polskiego roka jest troszeczkę pomijana. W roku 1971 no, grupa Breakout nagrywa swoje Opus Magnum, czyli płytę Blues. Moi drodzy... Krótko mówiąc, można powiedzieć na temat płyty blues w ten sposób, że dla mnie jest to album, którym może się nie kończyć. E, tutaj jest dziewięć wspaniałych kompozycji, z których największe, największe przeboje, no to oczywiście, mm, chociaż nie powinienem chyba w przypadku breakoutów używać słowa przeboje, ale jednak, e, kiedy byłem małym chłopcem, oni zaraz przyjdą tu, pomaluj moje sny, czy co stało się kwiatom. To jest. Płyta, która dla mnie może się nie kończyć. Może kiedyś zrobię ponownie film na temat moich ulubionych polskich płyt. Płyta Blues zdecydowanie dla mnie pierwsza trójka w tej dziesiątce. Czerwony label Mono proszę bardzo, numer katalogowy XL721. Absolutna. Absolutnie genialna płyta od samego początku do samego końca. Co do numerów katalogowych, 70A to XL 603 i na drugim brzegu tenczy XL 531. Okładka również stała się legendarna, dlatego że tutaj na tej okładce Tadeusz Nalepa prowadzi za rękę swojego sześcioletniego syna Piotra, który również został gitarzystą i przez kilka lat występował właśnie w zespole Tadeusza. W tym samym 1971 roku, pod koniec roku, Mira Kubasińska poczuła taką wenę, aby coś nagrać. W związku z tym. Jak powiedział Bogdan Lebel, autor, nadworny autor tekstów zespołu Breakout, wyszła z tego płyta typowo kobieca. Mira, 1971 rok, ale również skład bardzo dobry. Tutaj jeszcze, a propos składu na płycie blues, no pojawił się oczywiście wspaniały harmonikarz Tadeusz Trzciński, pojawił się Dariusz Kozakiewicz. I legendarny bębniarz breakoutów Józef Hajdarz. Mira. Mira to pierwsza płyta bez Józka Hajdasza, gdzie został zmieniony perkusista. Zagrał tutaj niejaki Jan Mazurek. No i jaka jest ta płyta? No, płyta jest, tak jak powiedział Bogdan Level, typowo kobieca. Chociaż mamy tutaj parę ciekawych utworów, takich chociażby jak Do kogo idziesz? Czy w co mam wierzyć? Czy moje ulubione. A miałeś przyjść. Tutaj z tyłu również widzimy Mirę Tadeusza i małego Piotra. I to jest wydanie stereofoniczne, co też jest rzadkością, jak na płytę, z roku 1971. Moi drodzy. Aha, już wiem w czym problem, trzeba będzie poodwracać po prostu te okładki. Proszę bardzo, stereo. SXL778. W 1972 roku grupa Breakout nagrywa kolejną swoją kolejną swoją legendarną płytę, album Karate. I tutaj oczywiście, jeżeli się wsłuchać w te wszystkie jak gdyby Bluesowe dźwięki, no to jest to kontynuacja płyty blues. Na, na karatę mamy takie klasyki jak e, daje ci próg, czy nocą puka ktoś. Natomiast tutaj jest ciekawostka, dlatego że ja tę płytę posiadam w obu wersjach. Przy czym rzadsza jest, rzadsza jest wersja mono. I są naprawdę po liternictwie można się zorientować, że. To są dwie różne wersje. Eee, tutaj mamy, tutaj mamy, moi drodzy, o, wersja mono. W przypadku jest rzadka naprawdę wersja mono, no i druga jest oczywiście stereofoniczna. Kolejna klasyczna płyta w dorobku breakoutów. W roku 1970, to był rok 1972 i yy, płyta nosi yy, numer katalogowy XL i SXL 858. W roku 1973 ukazuje się drugi album z udziałem Miry Kubasińskiej jako głównej wokalistki, album Ogień. Tutaj największe przeboje to oczywiście tytułowy Wielki Ogień i dla mnie osobiście nadniemych oczu, ale również te płyty wypełniają wspaniałe akustyczne ballady, jak liście zabrał wiatr czy czarno-czarny film. Tutaj też rzadka wersja tej płyty, dlatego że jest to wersja mm, ee, monofoniczna, natomiast okładka jest od stereo i tylko sugeruje, że było stereo. A tutaj jest niespodzianka, dlatego że wersja jest mono. Proszę bardzo, jest ogień w mono. Bardzo rzadki temat, jeżeli chodzi o wersję monofoniczną. Rok 1974, album Kamienie. No i oczywiście, jak Kamienie, to. Kultowa, modlitwa czy utwór tytułowy, płyta bardzo bluesowa, numer katalogowy SXL 1140. Na kolejny album breakoutów trzeba było czekać dwa lata, kiedy to w roku 1976 ukazał się album Niezidentyfikowany Obiekt Latający. Eee, zmiana składu, pojawiły się organy Hamonda. E, troszkę unowocześniono, unowocześniono brzmienie. Tutaj mamy Kamienie, ten kultowy album. E, pamiętam, e, oglądając e, różne e, zdjęcia z pogrzebu Tadeusza, nalepy, ktoś położył właśnie okładkę od Kamieni, gdzie tutaj pod Tadeuszem było napisane Wysłuchaj go, panie, biorąc pod uwagę oczywiście kultowy tekst modlitwy, wersja stereo, numer katalogowy SXL1140. Natomiast NOL, proszę bardzo, Osiem utworów, z czego najlepszy moim zdaniem to w pochodzie codzienności. Numer katalogowy SX1300. Kolejna płyta zidentyfikowany obiekt latający. Tutaj jest naprawdę parę fajnych utworów. Pożegnalny blues, czy w cieniu bluesa. ZOL SXL1766, album z roku 1979. Czerwone stereo, i teraz e, płyta, która była częścią tryptyku olimpijskiego do, e, na Igrzyska w Moskwie e, e, w roku 1980. Mówię o Olimpiadzie Zimowej. Ta płyta, niestety, była pisana tylko i wyłącznie praktycznie na zamówienie, aczkolwiek takich klasyków jak maraton, bardzo fajnie się słucha.